Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, ale proszę Państwa, witam też jeszcze jesiennie, jeżeli chodzi o porę roku kalendarzową, bowiem jesień zakończy się 21 grudnia i wtedy dopiero rozpocznie się nowa pora roku, czyli rozpocznie się zima. Tymczasem fizycznie zima jest cudowna, jest dużo śniegu, jest mróz, są sanki, jest bardzo ślisko, czasem niebezpiecznie, ale no, jest zimowo. I myślę, że też wszyscy myślimy, że tego rodzaju aura doprowadzi nas aż do świąt Bożego Narodzenia, kiedy to właśnie będziemy witali w noc betlejemską Chrystusa Nowonarodzonego, kiedy to będziemy radośnie śpiewali wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi, wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi. Póki co, kochani, jesteśmy jeszcze też w Adwencie, jest to dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela tegoż miesiąca, owszem, ale też ostatnia niedziela Adwentu. Czwarta niedziela, proszę bardzo, popatrzeć na wieniec adwentowy, płoną wszystkie cztery świece. Znaczy to, że Adwent dobiega końca, znaczy to, że ostatnie dni właśnie tego radosnego oczekiwania, kochani, właśnie już od dzisiaj, dokładnie za tydzień, będzie pierwsze święto Bożego Narodzenia, będzie po prostu Boże Narodzenie, ale zanim to nastąpi, to czeka nas jeszcze wiele pracy, czeka nas jeszcze wiele różnego rodzaju przeżyć, choćby na przykład jeszcze roraty poranne. Bardzo proszę, polecam codziennie. Poza tym może jeszcze rekolekcje w jakiejś prawie odbywają się, może spowiedź, więc to przygotowanie duchowe. Wciąż zwracam uwagę na to, że te święta, do których się zbliżamy, to nie są święta choinki, to nie są nawet święta opłatka, to nie są święta gości, to nie są święta stołu, to nie są święta dobrego jedzenia czy dobrego odpoczynku, chociaż to wszystko będzie miało miejsce. Ale proszę Państwa, są to święta Jezusa Chrystusa, to jest pamiątka Jego narodzenia, pamiątka przyjścia Jego na świat, dlatego też przygotowujemy się do tego, żeby nie dobrze zjeść, czy pospać dobrze, czy pośpiewać, czy spotkać się z gośćmi, chociaż mówię, jeszcze raz podkreślam, to wszystko bardzo ważne, ale żeby spotkać Jego, żeby On był na pierwszym miejscu, żeby ten Bóg rodził się i narodził się w naszych sercach, w naszym życiu i w naszej, kochani, codzienności. Poza tym, kochani, właśnie te ostatnie dni adwentowe to ten czas przygotowania. Podkreślam i proszę, nie dajmy się zwariować. Mają to być święta pełne pokory, mają to być święta pełne takiego oddania się Chrystusowi, na którego czekamy, którego powitamy w noc betlejemską. No właśnie, czwarta niedziela Adwentu i gdy będziemy, bo też gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Z narodzeniem Jezusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Marii z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym, nie chciał narazić się na zniesławienie, zamierzał ją oddalić potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Marii, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi lud swój od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby wypełniło się słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański, wziął swoją małżonkę do siebie. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, dzisiaj właśnie w ostatniej niedzielę pojawia się trzecia osoba, tylko nie Trójcy Świętej, ale adwentowa trzecia osoba. Tą pierwszą osobą oczywiście to jest Matka Najświętsza. To ona czeka, to ona uczy nas czekać. My do niej wołamy: o, daj nam, daj Jezusa, daj. I ta druga osoba to święty Jan Chrzciciel, patron adwentowy, który wzywa nas do tego, żebyśmy byli pełni pokory, byśmy prostowali drogi, ścieżki dla Niego. Zarówno Matka Najświętsza, jak też święty Jan Chrzciciel to ludzie, którzy bardzo dużo mówią, ale w tym mówieniu widzimy ich pokory, widzimy ich podporządkowanie się Bogu. Popatrzmy na Jana Chrzciciela, on mówi tak. O tym, na którego czeka, do którego przygotowuje się, by z nim się spotkać. Idzie ode mnie mocniejszy. Ja nie jestem rozwiązać nawet rzemykał jego sandałów. A Matka Najświętsza wtedy, gdy anioł jej zwiastuje, że pocznie porodzi syna,
podkreśla wyraźnie swoją pokorę i mówi: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa, podporządkowuję się. Panie Boże, moglibyśmy powiedzieć: rób ze mną co chcesz, jestem do Twojej dyspozycji, jestem Twoją służebnicą. I właśnie dzisiaj widzimy świętego Józefa, to jest właśnie ten człowiek, też adwentowy w jakiś sposób, który nic nie mówi. Oprócz właśnie tego, że wykonuje tylko polecenia Boga. Zobaczmy, ta Ewangelia, którą przed chwilą wysłuchaliśmy, ukazała nam właśnie Jezusa, przepraszam, ukazała nam Józefa, który podporządkowuje się też woli Bożej, który słucha Boga bardziej niż ludzi, bo okazało się, że jego małżonka była w stanie błogosławionym. Wystraszył się tego bardzo i, jak powiada święty Mateusz, nawet postanowił ją oddalić potajemnie. I wtedy przychodzi, jak to się mówi, na oczy anioł pański i mówi do niego: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi lud swój. Zobaczmy, nie bój się. I zobaczmy też, święty Józef nie zwraca już teraz uwagi na to, co powiedzą ludzie, że może będą plotkować, że może będą im dokuczać, że może nawet jego będą wyśmiewać. Nieważne jest to, co powiedzą ludzie. Ważne jest, co mówi Bóg. On słucha Boga. Jest właśnie tym pokornym sługą Jezusa Chrystusa, ale nade wszystko pokornym sługą Boga, bo to właśnie jego małżonka ma stać się matką jego syna, czyli matką syna, matką Jezusa, wróć, matką Boga, przepraszam, trochę się zapędziłem, zaplątam, ale myślę, że, proszę Państwa, wiemy, o co chodzi. Więc jesteśmy w ostatnich dniach przedświątecznych i czekamy na 24 grudnia, więc czekamy na Wigilię. Proszę Państwa, jest to naprawdę cudowny wieczór, jest to cudowny dzień, kiedy ustają wszelkie smutki i spory, a pośrodku nas zasiada Chrystus. Życzę na ten wieczór wigilijny, żebyśmy byli ludźmi, żebyśmy na wzór zwierząt, o których właśnie powiada legenda, że nawet zwierzęta próbują w takim dniu czy w taki wieczór przemawiać ludzkim głosem. Spróbujmy przemówić ludzkim głosem. Przemówmy do tego, kogo może obraziliśmy, do tego, kogo, który może nas obraził, i zechciejmy być ludźmi. Wyciągnijmy rękę, nie zaciśniętą pięść, ale rękę, dłoń, i w tej dłoni wyciągnijmy opłatę, którym łamiąc się życzmy sobie wzajemnie czego? No przede wszystkim Bożego błogosławieństwa, przede wszystkim zdrowia i tego wszystkiego, czego nam w życiu doczesnym potrzeba, żeby właśnie to życie doczesne wskazywało na nasze życie wieczne, oby to nasze życie wieczne szczęśliwe. Kochani, jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego na te dni właśnie adwentowe, ostatnie adwentowe, a zwłaszcza na wieczór. Łamię się z Państwem upadkiem, wprawdzie trochę za wcześnie, ale już nie spotkamy się w sobotę, dlatego też właśnie ta dzisiejsza niedziela jest okazją do tego, żeby właśnie to uczynić. I wyciągam do Państwa dłoń, wyciągam ten kawałek opłatka i życzę: niech Pan błogosławi, niech Pan podniesie swoją rączkę i błogosławi nam wszystkim, jak to śpiewamy, polom, sadom i temu wszystkiego, co stanowi naszą doczesność, a nade wszystko nam, naszym bliźnim, naszym siostrom i naszym braciom. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na te ostatnie dni Adwentu. Zostańcie z Bogiem.